przez tą drogę no, przebijamy się w dosyć trudnych warunkach, bo znowu nasilają się opady, znowu pada deszcz, dosyć intensywny momentami. Musimy przejeżdżać przez potoki, które wezbrały. Czasami jest to kilkanaście metrów, kiedy jedzie się nie mając pewności, co jest na dnie. No, w zasadzie do Użguli wjeżdżamy około godziny w pół do dziesiątej wieczorem tego gruzińskiego czasu, kiedy jest już ciemno zupełnie. Witamy. Do Mesty już mamy niedaleko. Niestety jakoś dzisiaj nam nie idzie. Pogoda nam nie sprzyja. Nie bardzo możemy dojechać. Warunki pogodowe, tak jak mówiłem, pod psem. Nawet majtki mamy mokre. Do tego przed chwileczką mamy awarię tutaj motocykla. Strzeliła linka sprzęgła. Ale Grzesiu, dobry mechanik i jego funflunio Joker zaraz to naprawią, usuną awarię. Nie minie po prostu 3 godziny i jest szansa, że przed 12 ruszymy dalej. Części zapasowe są, humory nas nie opuszczają, pomimo tego, że no, tak jak widać, może kolega rzuci okiem tam na okiem kamery, oczywiście na góry, których nie widać niestety, ale widać niską podstawę chmur, z której co chwilę pada. W tym momencie nie pada. No, to jest nasze szczęście. My mamy nadzieję, że przenocujemy gdzieś tutaj w tym pięknym hotelu, który też widać okiem kamery. Gdyby ktoś nie wierzył, że to jest prawdziwy hotel, to niech tu przyjedzie i przekona się na własnej skórze. Polecam jeszcze raz. Gruzja. W zasadzie podejmujemy taką decyzję, wyjeżdżając z Gori, że już kierujemy się w kierunku Wody Kaukazu, do przejścia granicznego, chcąc no, jednak uciec przed tymi deszczami, które nas nękają i chcieliśmy odpocząć trochę na Krymie. Chcieliśmy przejechać wybrzeżem całym krymskim. Kiedy wjeżdżamy na Krym, okazuje się, że te opady przesuwają się wraz z nami, więc tam też na Krymie w zasadzie tylko jeden dzień, pierwszy dzień w Sudaku, w którym nocujemy, jest ładna pogoda, ciepło i przyjemnie.
Ej, tam jest. To twoje konie? Majko. Twoje konie? Krymskie? Krymskie. Te akcenty polskie są widoczne. W Tbilisi widzieliśmy kilka takich napisów świadczących o dużej sympatii Gruzinów do nas, do Polaków. What's his name? Yeah? What's his... Koki, it's Koki! Koki! Yes, that is Lisa. Dziewczyny i koki. Koki. Proszę. Przez całą podróż, przez te 17 dni w zasadzie spotykaliśmy się za każdym razem z bardzo ogromną życzliwością i taką gościnnością i Gruzinów, i Ukraińców, którzy bardzo często jakoś wiedzą niezainteresowani, podchodzili i pytali, skąd jedziemy, dokąd, ile to jest kilometrów, pytali o parametry naszych motocykli, o to, czy nie jest to męczące. I bardzo często okazywali takie przejawy sympatii, przynosząc owoce, czy proponując owoce. O, sorak, sorak. 40 na 100? 40 na 100. Czad, ale dawaj, 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 dawaj! Nie dumaj! Dobry, dobry. Po drodze spotykaliśmy mnóstwo Polaków. Gruzja rzeczywiście jest bardzo takim popularnym kierunkiem. Wiemy, że linie lotnicze już za nieduże pieniądze oferują bezpośrednie przeloty do Tbilisi, więc spotykaliśmy Polaków, którzy przyjeżdżali dużymi grupami z rowerami po to, żeby pojeździć po Gruzji. Jazda w tamtym terenie na motocyklu no nie należy do najłatwiejszych sposobów podróżowania. Z tego względu, że żeby zobaczyć coś ciekawego czy zjawiskowego, trzeba zjechać z asfaltu i różnymi drogami, czy też szutrowymi, czy takimi leśnymi duktami jakoś przemieszczać się. No przy takiej pogodzie, jaką my mieliśmy, nie było to łatwe. Do tego w momencie, kiedy jedzie się jeszcze, jak przez Ukrainę jechaliśmy, spotykała nas temperatura rzędu 40-42 stopni. Natomiast no, my nie mamy żadnej wątpliwości, że ta wyprawa była czymś wyjątkowym dla nas, że to była niesamowita przygoda i tych przygód odnaleźliśmy mnóstwo na terenie Gruzji, czy Ukrainy, czy Rosji. To nas absolutnie nie zniechęca, czy jakoś nie spowalnia przed czynieniem już kolejnych planów na przyszły rok. Każdy z nas już gdzieś w swojej głowie rozpoczął planowanie kolejnej wyprawy i jakieś plany czy marzenia, żeby wdrożyć do realizacji.